Popatrzcie, trepuś tutaj sobie śpi, najedzony, napity, na świeżych kocykach. Zajmują się kredki. Musimy tak zrobić. Widzicie? Tak sobie tutaj śpi. A zwierzątka czują się w obowiązku mu towarzyszyć. Tutaj jest ten fiszek. A przed chwilą tutaj na tym materacyku jeszcze liska spała. Więc nasz chłopczyk dochodzi do sił. To możecie teraz zobaczyć ewentualnie jak ładnie ma tu zaszyte wszystko. I teraz będziemy dbać o naszego chłopczyka, żeby nam jak najszybciej wyzdrowiał. Dzień doberek, dzień doberek. Witam wszystkich na kanale Świat Boni to Jowa. Wczoraj nie potrafiłam się skupić. To znaczy, wczoraj wymyślałam sobie zajęcia, żeby czas wypełnić, zanim pojadę po trepusia. A z kolei dzisiaj nie potrafię się zabrać za nic, bo wciąż bym chciała patrzeć tutaj, czy on śpi, czy czegoś nie potrzebuje. Co rusz podsuwam mu jakieś jedzonko, picie, bo ta klateczka jest nie za duża i nie chcę mu tam wstawiać miseczek z jedzeniem i piciem, żeby mu nie przeszkadzały. Trepuś leży, śpi i je. I to jest dla niego w tej chwili najlepsze. Ale ja czuję się, jakby mnie ktoś z jakiegoś toru wypchnął i nie potrafię wskoczyć we własne tory, żeby wejść w rytm codziennych obowiązków i jakichś zajęć. Wczoraj udało mi się umyć jedno okno, raptem jedno. Dzisiaj nie mam na to najmniejszej ochoty, bo zimno jest okropnie i u Was pewnie też tak jest, bo podejrzewam, że w całej Polsce tak jest. Noc nam minęła w miarę spokojnie. Trepuś spał sobie spokojnie w nocy. Ja tutaj bardzo blisko jego klateczki spałam, w tym samym pomieszczeniu, bo tak sobie myślałam, że jakby pomiałkiwał w nocy, coś potrzebował, to go usłyszę. No i wstałam rano, no teoretycznie spałam całą noc, ale jestem taka przetrącona, że nie ogarniam, a powinnam tyle rzeczy zrobić i to mam wszystko w głowie, tylko jakoś tak chęci brak. Ta sytuacja mnie trochę, tak jak mówię, wybiła z rytmu. No i chyba będę musiała tak bez ciśnienia, spokojnie, w swoim tempie, w ten rytm wejść. A tymczasem może zajmę się czymś, żeby być tutaj w tym samym pokoju co trepuś. Oczywiście cały zwierzyniec jest z nami. Zaraz Wam pokażę. O. Tutaj niedaleko klateczki z trepusiem śpi lisiczka. No. Tutaj dziewczyny, Toficzek, Rzeki, Dorcia. Od czasu do czasu też przyjdzie Polo. Beza przyszła, ale zaczęła coś dyskutować ostro przy klatce i musiałam ją poprosić, żeby zrezygnowała z tych dyskusji, bo dyskusje nie są tutaj przewidziane. No i tak tutaj widzę, że trepuś jest po tej operacji osłabiony. Teraz Wam to go tutaj pokażę. No jesteś, kochany nasz, tak?
Jackie, wyjdź, pokażemy się naszym widzom. Każdy mu życzy dobrze i zdrówka. I musimy pokazać, jak nasz... No tak, jest. No jest, Rybuś jest, tak? Jest. No tak. Widzicie, tam ma tą bliznę. No. I tak sobie tu leży i domaga się co rusz głosiania, bo to jest taki kotek do głosiania. On zawsze lubił, jak się go głosiało, a teraz tym bardziej. Tu ma jeszcze welfronik w łapce. Może jutro już mu ściągnie pan doktor. Rana, nic tam się nie sączy. Wygląda dobrze. Ma tylko spuchnięte bardzo tą łapkę operowaną. Także jest nasze szczęście. A tutaj, tak jak mówiłam, zajęłam się czymś w tym samym pomieszczeniu, żeby kotka mieć na oku cały czas. Na razie nie zdradzę wam, co tutaj robię. Dowiecie się na końcu filmu, więc oglądajcie, proszę. Thank you.
Zabrałam się za szycie dla Was torby, a ten chłopczyk zawołał mnie, że on chce przyjść na tulanie i trzeba było wszystko zostawić, bo on jest najważniejszy. Nie? No ile właśnie, nie możesz się tak jeszcze wyginać. No. Moje maleństwo. Ma spuchniętą tą duszkę. No, no właśnie. No. I zrobił się wieczór. A Bonia dzisiaj to tak jak mówiłam, nie było weny na jakieś takie konkretne prace i roboty. Chciałam być tutaj w zasięgu wzroku, żeby mieć kotka, żeby mu co chwilę dać jeść, pić, żeby się wzmacniał, żeby kontrolować jego zachowanie, żeby mu podać środek znieczulający, żeby go poprzytulać, pomiziać. I to było dla mnie dzisiaj priorytetem. A że nie lubię siedzieć bezczynnie, to postanowiłam uszyć dla Was prezent. I to będzie prezent na kwietniowe rozdanie, bo tak jak obiecałam wcześniej, rozdanie zrobimy sobie raz w miesiącu. To będzie drobna rzecz, to będzie rzecz na pewno zrobiona przeze mnie. I dzisiaj postanowiłam uszyć dla Was torbę na zakupy z odręcznie namalowaną, coś na niej namalowałam odręcznie farbami do tkanin i zaraz Wam pokażę, co z tego wyszło. Zobaczcie, to jest, o, widzicie? Taki jest tutaj rysuneczek. Nie wiem, czy to w kamerze dobrze widać. A torba jest dosyć spora. Ma takie dłuższe uszka, że można sobie ją zarzucić na ramię. Można ją poskładać do torebki. Wszędzie zrobiłam jej
podwójne szwy, żeby się nic nie przerwało. Ma też podwójnie zrobione dno, żeby była solidna, więc obserwujcie mój kanał, subskrybujcie mój kanał, bo w kwietniu będzie jeden film, na którym wylosuję, znowu zrobimy, powiem Wam, pod którym filmem trzeba będzie zgłaszać się na chęć wzięcia udziału w rozdaniu i wtedy osoba wylosuje taką uszytą i pomalowaną przeze mnie torbę na zakupy. Na torbie jest, nie byłabym sobą, gdybym nie namalowała kota. Kot ma tęczowy ogon, bo taką mam nadzieję, że mój trepuś taką pozytywną energię wokół niego wszyscy roztaczacie. W ogóle tyle dostałam miłych słów od Was. Tyle życzeń zdrowia dla trepusia. Jest to bardzo miłe, bardzo Wam dziękuję. Dlatego też między innymi na torbie mojej jest namalowany kot. Jest też namalowany świat Bonito i owo YouTube. Więc jeżeli ktoś chce taką torbę, proszę mi obserwować w kwietniu i proszę włączyć subskrypcję, bo osoby z subskrypcją będą brały udział w rozdaniu. I tak jak wspominałam, będę się starała, żeby takie rozdanie z różnymi takimi gadżetami wykonanymi przeze mnie własnoręcznie do Was trafiały. Chciałam Wam teraz poopowiadać chwilę, jak się czuje trepuś, bo wszyscy zadają mi to pytanie w komentarzach, a ja, żeby już po prostu nie odpisywać indywidualnie każdemu, to powiem Wam, trepuś przespał noc bardzo dobrze, widać, że jest osłabiony, bo to była bardzo poważna operacja, ale rano zjadł chętnie śniadanko, napił się sporo wody i spał sobie, większość dnia sobie spał, śpi w tej swojej klateczce, w tym kojcu, co się okazało idealnym rozwiązaniem, bo ja mogę chwilowo odejść, ja mogę spokojnie się położyć spać i wiem, że on nigdzie nie pójdzie, nigdzie nie skoczy. U mnie kotki mogą sobie wychodzić, kiedy chcą, a on nie jest gotowy na to, bo nawet jak się jeszcze przewraca z boku na bok, to widać, że boli go to mimo środków przeciwbólowych. Ale najważniejsze, że ma apetycik, to wróci do zdrowia. Jutro jedziemy jeszcze na zaszczyk, to będzie jeszcze antybiotyk z przeciwbólowym. Pan doktor zobaczy, jak ta nóżka wygląda. No, ona jest jeszcze spuchnięta, no, ale trudno, żeby nie była po tak ciężkiej operacji. Kto nie widział, to niech się cofnie do dwóch poprzednich filmów. Jeżeli ktoś trafił dzisiaj przez przypadek na mój kanał i nie jest do końca w temacie, co się stało z moim kotkiem, to niech cofnie się dwa odcinki do tyłu i tam wszystko dokładnie mówię, co się stało z moim koteczkiem. Kotek był potrącony przez auto prawdopodobnie. Ja tak mówię, mój, to de facto to jest kotek, który przychodzi do nas w odwiedziny. To nie jest mój. Mój to on jest w sercu. Ale to jest kotek, który nas odwiedzał. Ale on przyszedł taki połamany, poczaskany wręcz. Przyszedł ratunku szukać u mnie. No więc ja się w takich sytuacjach, a nie mój mąż. My się nie zastanawiamy przez sekundę nawet. Jeżeli jest jakieś zwierzątko cierpiące, które trzeba ratować, to my się nie zastanawiamy przez moment nawet. Więc jutro jadę jeszcze do weterynarza i zobaczymy, co pan doktor jeszcze nam powie. Wiem, że dostaniemy na pewno jeszcze na następnych kilka dni środki znieczulające.
I za 3 tygodnie będzie miał prześwietlenie z taką, jak to tam wszystko się goi. Więc ja jestem już dobrej myśli. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie ciepłe słowa, które od Was otrzymałam. No, chciałabym podziękować każdemu osobno, ale jeżeli kogoś jakimś cudem pominęłam, no to teraz dziękuję. Dziękuję naprawdę, bardzo, bardzo Wam dziękuję. No, dzisiejszy vlog jest taki... Nie ma roślinek, chociaż powinnam tam iść i pewno to jutro już będę robiła, chociaż jutrzejszy dzień też będzie taki trochę pocięty, bo z Trypusie jeszcze muszę jechać do Leszna, a dla mnie to jest 40 km w jedną stronę, więc trochę mi to czasu zajmie, ale ja choćbym miała na Księżyc lecieć, to nie byłby to problem. Więc jutro postaram się coś, przepraszam, o roślinkach dla Was nagrać, bo na końcu osoby, które mnie oglądają ze względu na roślinki, się na mnie obrażą, że no, zajmowała się roślinkami, się nie zajmuje. No zajmuje się, no ale teraz był dla mnie najważniejszy kotek. Dobrze, kochani, jest już naprawdę późno. Ja ten film chcę dla Was na rano zmontować. Wybaczcie, że był taki trochę chaotyczny i taki... monotematyczne, ale no, tak się złożyło. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Oglądajcie mnie, subskrybujcie, wciśnijcie łapeczkę do góry, jak Wam się podoba. Jakiś komentarz, choćby jakąś małą emotkę, to mi zwiększa zasięgi, bo coś mi kiepsko idzie z tymi zasięgami. Ale mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Bardzo bym się cieszyła. A tymczasem do zobaczenia i pa, pa!